так він ще робить, так? Правда, подобно ж не живе. Ага, не живе. Бо бандеровці зробили, так? Ні, бандеровці. А нацисти? Фашисти там їх написано. Вистим цікаво, наприклад, лежить якесь тіло закривавлене і є написано, що це офіара фашистів. Więc jestem ciekawa, czy u tej ofiary się zapytano, czy ten człowiek jest ofiarą. I chciałam, żeby na tym zdjęciu chociaż jednego faszystę mi też autor pokazał. Ale skoro nie ma ani zdjęć, ani tych, znaczy autorów... O 20, tak, ani... tak. O 20 jest pan, który jest koordynatorem. O, to może poczekamy do tego pana. Ten pan, co mówił, że... My już chodzi do latów, panie banderowcy. Ten właśnie ten banderowców nie ma, one są tacy, że mogą spalić nawet ten... Właśnie, że tutaj powstało te zdjęcia, my sami byliśmy i wiemy, co się tam działo. Więc bardzo ciekawa jestem, żeby porozmawiać z osobą, jako osoba, która tam była, bo bardzo ciekawa wystawa. Nie jest. Już to, wrócił w próbę. Nie A w Doniecku jaka wzorza wysoka? No, 10 km. A ja myślę, że on się o chmury rozbił. Nie, nie, nie. Zobaczmy, że tam to wyszło. Ale normalny Polak to nie wie. Ale pan na przykład wierzy, że to są faszyści. Ale jak faszyści, to my musimy i szukać tego. Ja też nie wiem, że my pójśćmy tego, że słuchajcie, propaganda. No, przecież to Putin krzyczy o faszyzmie. Ale kto to krzyczy? Mają tego pełną swobodę. No, Putin. Ale słyszałeś po Twitterze, żeby ktoś krzyczał o faszysta? No tutaj na przykład widzę, że ktoś krzyczał o faszysta. Ktoś robił tą wystawę. Ktoś popodpisywał neonaziści, faszyści. Ktoś to robił, tak? Jasne, że to Putin finansuje, bo tak duże pomieszczenie kosztuje, prawda? Już trzeci tydzień ta wystawa tutaj jest. Za darmo tego się nie dostaje. My wiemy, że tu oprócz nas nikt nie przychodzi. My tu jesteśmy już po raz kolejny i nigdy nikogo nie ma. Dlatego przedłużaj, że trzeci tydzień będzie, bo nikogo nie ma. Bo musicie zrobić, że dzięki poszły z Unii. Ktoś na tym zarabia dzięki. Dzięki. Tak samo.